Witajcie kochani, z tej strony Brawly, witam was serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Gothic 2 Noskruka z modyfikacją Dretarning. Ludziska, poza odcinkiem zabiłem sobie tego cieniostwora. Zrobiłem to dlatego, że gdy po zabiciu tego cieniostwora crashowała mi się gra. W ogóle nawet w poprzednim odcinku też mi się gra skraszowała, możecie to zauważyć na końcu odcinka. Nie wiem w ogóle co się dzieje, zabiłem orka pewnego, też mi się gra skraszowała, zabiłem tego cieniostwora, też mi się gra skraszowała. I początek tego odcinka nagrywam już drugi raz, dlatego że po rozmowie z pewnym piratem znowu mi się skraszowała gra, nie mam zielonego pojęcia o co chodzi. Jeżeli takie problemy będą teraz, nadal występować, no to będę musiał przeinstalować grę, chociaż naprawdę mi się nie chce, bo to tak długo zajmuje. Ale okej, pogadam się z Morganem. Okej, wstawaj ziomek. Północna plaża została oczyszczona. A co z jaskinią? Byłeś tam? Pewnie. Świetnie. Jesteś w porządku. Oczywiście zacinki, bo jakże byłby gotik bez zacinek. Dobra, także chyba to tyle. On nam żadnego questa innego nie da, także możemy teraz sobie pogadać z Samuelem. Samuelo. Tu będzie bardzo przydatna informacja. Czyżby nowa twarz? Masz ochotę na... Chciałbym pogadać z tobą, Francisie. Nie chcę słyszeć o tej imitacji, kapitan. Cały dzień tylko grzeje tyłek na ławie i myśli, że jest kimś ważnym. Nie mam pojęcia, co za demon opętał kapitana, że wpadł na taki pomysł. Czego chcesz od tego? Muszę się dostać do chaty Grega. Naprawdę? A po co? Potrzebuję pancerza bandytów. Francis nigdy nie pozwoli ci tam wejść, żebyś mógł sobie coś zabrać. Chyba że... Tak? Oddali zacinki kolejne. Mu bardzo zależy. Wiem, że Francis ukrył coś w opuszczonej kopalni w kanionie. Kiedyś staliśmy razem na straży. On jak zwykle zasnął. Nie wiem, co tam schował, ale to musiało być dla niego bardzo ważne. Może zdołasz to wykorzystać. Kiedy kapitan wróci. Okej, także chyba to tyle. Dobra, także idziemy teraz. Nie gadamy z tym Bonesem, bo on nam niczego w sumie ważnego nie powie. A boję się, że mi się skraszuje gra. Nie chcę trzeci raz nagrywać początku tego odcinka. W ogóle ta Abigail jest interesującą postacią. Ona występuje tutaj w modyfikacji. Dała nam questa, aby zabić ognistego cieniostwora. W ogóle to jest bardzo interesujące, no bo ognisty cieniostwór, jak to w ogóle wygląda? Chyba że pomyliła się i chodziło tutaj o... o ognistego golema. Chociaż nie wiem, jak można pomylić cieniostwora z golemem. Także, no cóż. Dobra, pogadamy sobie teraz ze Skipem. Skippy. A kogóż to stary Skip znowu widzi? Ja cię znam. Co on wie? Zatoka koło miasta. Pamiętasz? No, pamiętam, tylko że mam zacinki. To ty? Jak widać, trudno mnie zapomnieć. Co tu się dzieje, Boże, Boże? Nie mów, że to nieprawda. Ale wydaje mi się, że jeszcze gdzieś cię widziałem. A sam tak mówiłem. Rysownik się nie popisał. Ale to byłeś ty. O Jezu, jakie zacinki. Nie ma o czym gadać. Na swoim liście gończym też wyglądam dość Ale w rozmowie z tym typem, jakie są lagi, Boże! Masakra! Co tu robisz? Co tu robisz? Wróciłem z Corinis i czekam na powrót kapitana Grega. Sam tak mówiłem. Widziałem Grega w Corinis. Naprawdę? Niech to diabli! Coś musiało pójść naprawdę źle. Powinien już dawno wrócić z naszym statkiem. Najlepiej będzie, jeśli wrócę do Corini, ale nie dzisiaj. Dopiero co... On myśli, że to takie łatwe. Co możesz mi powiedzieć o bandytach? Bandytach? Napadają nas, otco. Niby po co wznosimy tę palisadę? To my ich tu przywieźliśmy. Kolejna zacinka, masakra. Byli gotowi płacić każdą cenę za beczkę rumu. Ale to już należy do przeszłości. Teraz trwa wojna. Co się stało? Ci dranie nie zapłacili nam za ostatnią do... A więc poszedłem do nich, żeby dostać swoje złoto.
Kiedy tylko wszedłem na bagna, ci obwiesie rzucili się na mnie. Co gorsza, załatwili Angusa i Hanka, dwóch naszych najlepszych żeglarzy. Nie zapuszczaj się na bagna, mówię ci. Atakują każdego, kto wygląda Angusa i Hanka spotkamy w czas zapłaty, w modyfikacji do Gothica 1. Nie wiem, czy pamiętacie w moim lightowym graniu, gdzie nagrałem właśnie odcinek z tej modyfikacji. Właśnie na początku mieliśmy do czynienia z Hankiem i z Angusem. Także ciekawe. Dowiemy się czegoś o nich. Coś więcej o Angusie i Hanku. Angus i Hank mieli spotkać się z bandytami poza obozem. Mieli ze sobą wszystko, co tamci zamówili. Kutą stal, wytrychy i inne takie rzeczy. Niestety nie wrócili. Te sukinsyny musiały ich załatwić. A, czyli nie wiadomo. Morgan i Bill szukali ich. Bill był szczególnie smutny, bo Angus i Hank to jego bliscy przyjaciele. Jest młody i słabo znosi takie wydarzenia. Inni przyjęli to ze spokojem. Utrata dóbr nie jest niczym wielkim. Ale ten grog, który nieśli, było tego ze 20 butelek! To naprawdę nie było. Spotkałeś kiedyś Kruka? Pewnie. Stałem wtedy na straży z Henrym. Widzieliśmy, jak Kruk zostawia swoich ludzi w wieży stojącej kawałek na południe stąd. Naprawdę w to wierzysz? Skoro zostawił ich tak blisko, to na pewno mają nas szpiegować. Widziałem też, jak obchodzi się z ludźmi, którzy nie okazują posłuszeństwa. Kiedy ktoś pokaże choć cień niesubordynacji, może stracić głowę. Uważaj na Kruka. Siła, więc nie mów mi takich rzeczy. Potrzebny mi pancerz bandytów. Chcesz tam iść? Odbiło ci do reszty? Kiedy bandyci odkryją, że nie jesteś jednym z nich, nakarmią tobą węże błotne. Wiesz, gdzie mógłbym znaleźć się? Nigdy się nie poddajesz, co? Może wciąż leży gdzieś w chacie Grega. Może ci go da, jeśli tylko wróci. A tylko gadanie. A jak się dostać do chaty? O, spokojnie. Chcesz podwędzić coś, co należy do Grega? Odważny jestem. Kiedy kapitan opuszczał nasz obóz, polecił Francisowi pilnować, aby nikt nie wchodził do jego chaty. Naprawdę w to wierzysz? Co możesz mi powiedzieć o Francisie? To nasz skarbnik. Kapitan mu bardzo ufa. To dlatego powierzył mu zastępstwo. Chociaż reszta chłopaków nie szanuje go zbytnio. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, pogadaj z... Siedzi w małej jaskini na... Samuel wie prawie wszystko. Okej, okay, w sprawie grogu. W sprawie brakuje 20 butelek. Tak, do cholery! To był nasz cały zapas! Kiepska sprawa. Masz... Jeśli chcesz pohandlować, to pogadaj z Garet... Okej, okay, dobra, także to tyle. Gdzie jest Garet? Tu jest pirat, tu jest Matt, tu jest pirat, tu jest Brandon, a tu pewnie będzie... Tak, Garet, pogadamy sobie z nim. Kogo my tu mamy? Ha, mam nadzieję, że to nie kolejny. Nazywam się Gareth. Jeśli masz na coś ochotę, najlepiej z... Mam tu wszystko, czego mógłbyś potrzebować. Wino, broń i sporo innych rzeczy. Dobra, kolejna zacinka. Cudownie. Jeśli jednak szukasz dobrego... Okej, okay, skąd bierzesz swoje towary, bla, 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 bla. A ten wasz kapitan, jaki on jest? Chyba o Grega chodzi. Twarda z niego sztuka, bez dwóch zdań. I skąpy, jak pozwala naszemu skarbnikowi, Francisowi, płacić nam tylko tyle, byśmy się nie zbuntowali. A kiedy któryś z nas zdobędzie coś naprawdę cennego, Greg przywłaszcza to sobie. Kiedyś zabrałem kompas z królewskiej fregaty, a Greg, rzecz jasna, odebrał mi go. Ech, pewnie go gdzieś zakopał, jak resztę swoich skarbów. Okej. Okay. Jeżeli on gdzie Greg? Greg powiedział mi, że w ten kompas zaglądała sama śmierć, a potem mnie wyśmiał. Coś jeszcze? Wzdłuż południowego wybrzeża ciągnie się plaża, do której można się dostać wyłącznie... Podobno często widywano na niej Grega. Kiedyś sam się wybrałem w te rejony, ale... Za... No, jeśli chcesz, mimo wszystko zaryzykuj. Killow, właśnie Killow, 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 Killow. Powiedz mi, że masz Killow. Ziomek. Jest! Masz Killow! Kurde, zajebiście! Ile to kosztuje? 300 sztuk złota! Ja pijop, twoja mać! Ale kupimy!
W ogóle też dużo skarbów tutaj ominęliśmy w... No kurde, ominęliśmy w Korinis. Dobra, bierzemy to. Tak, i surową stal też weźmiemy. Tak, dobra. Coś jeszcze? Chyba nie. Okej. Pogadam sobie jeszcze z nim. Do końca. Skip przynosi je z Kori. Do niedawna sprzedawał je bandytom. Ale od czasu, gdy toczymy z nimi wojnę, wszystko trafia do mnie. Słyszą nawet słówka. Co wiesz? Najlepiej zapytaj o to. Często się z nimi kontaktował. A też o tym się dowiedzieliśmy. Jakieś wieści? Od kiedy Greg zniknął, nic tu się nie dzieje. Myślisz, że ja mam lepiej? Okej, także to tyle. Dobra, także dziękuję bardzo, przyjacielu. Pogadam sobie jeszcze z Brandonem i z Mattem. I chyba to wszystko, tak? Będziemy musieli mogli ruszyć dalej. Ruszymy sobie do tego kanionu, poszukamy tego... tej ważnej rzeczy Francisa, abyśmy mogli się dostać do tej chaty. No zobaczymy. Dobra, pogadam sobie najpierw z Brandonem. I do tego szczur lądowy. Nie jesteś, aby za miękki na pirata? O. Jakieś wieści? Poczekaj chwilę. Nie, nie mogę powiedzieć, by cokolwiek się tu zmieniło. Wszystko po staremu. Możesz mnie czegoś na... Ciebie? Jasna sprawa. Ale z drugiej strony... Bo postawię ci flaszkę rum. Nieźle, chłopcze. Tylko nie przynoś mi... Dobra, także to tyle, na razie. Na razie nie chcę go tutaj karmić tym grogiem, bo może mi się jeszcze przydać. Ja sobie jeszcze pogadam z... Nie, z tobą. Ty, masz dla mnie trochę od dawna. What the fuck? Myślisz, że ja mam lepiej? Nie chcę, nie. Diabli nadali. Nie mam, ale mam grog ogólnie, ale nie chcę go tutaj oddać. Pogadam sobie z Mattem. I dobrze. Nie dowie. O, czy na pewno ma jakiegoś questa dla nas? Na razie w obozie jest cicho. Myślę, że trochę odpocznę. Na twoim miejscu, od kiedy są tu bandyci, łatwo o kłopoty. Czego nie dowie. Co wiesz o bandytach? Poza tym, że są niebezpiecznymi mordercami i mają przewagę liczebną? Tak. Mają dużo złota, które wydają jak najęci. A właściwie to wydawali dużo złota, bo za ostatnią dostawę nie zapłacili. Nie sądzę, żeby zabrakło im złota. Pewnie pomyśleli, że wszystko ujdzie im na sucho. To było oczywiste od dawna. Co wiesz o Francji? Masz na myśli coś innego niż to, że jest leniwy i niezaradny? Tak. Nawet pomyślmy. Dobrze, chyba to wszystko, tak? Z kim sobie jeszcze teraz możemy pogadać? Poczekajcie. Tutaj w chacie nikogo chyba nie ma. Tak, dobrze myślałem, mamy tylko piwo. Chyba grog, tak? Czy nie? Gin. Okej. Okay. Okej. Okay. Także w tym momencie ruszymy sobie do kanionu. Miejmy nadzieję, że nas tutaj nic po drodze nie zabije. I pogadamy sobie może jeszcze z Jackiem Alligatorem, ponieważ oddaliśmy jego mięso. A może jeszcze z Henry? Jeśli chodzi o tych bandytów zwierzę... Tak? Już nie będą sprawiać kłopotów. Wspaniale! Jeden pr... Dlaczego? A jak sądzisz? Na początku wszystko było w porządku. Przywieźliśmy ich, niestety. Później zaczęli na... Nie mam pojęcia! Myślę, że chcą zabrać nasze... Porozmawiaj ze Skip. Dobra, tu się dowiedzieliśmy. Możesz mnie podszkolić w walce. Dobra, tego na razie się uczyć nie chcemy. Pójdziemy sobie do tego kanionu, ale najpierw pogadamy sobie z Jackiem Alligatorem. Kanion chyba znajduje się w tamtym kierunku. Tam mamy brzytwy i te inne pierdoły, jeżeli chodzi o potwory. Hej, ty. Dobra, chyba jednak nie. Dobra, także no cóż, lecimy. Miejmy nadzieję, że tych potek mi tutaj wystarczy. Weźmiemy sobie tutaj... Wiecie co? Wezmę sobie tutaj pieczone mięso. Dobra, zregenerowaliśmy troszkę wytrzymałości, no i w sumie możemy lecieć. Miejmy nadzieję, że to wystarczy. Dobra, lecimy. Z tego co pamiętam, tutaj będą też... Będziemy mieli do czynienia z orkami, z tego co pamiętam. Ale jak już mówiłem w poprzednim odcinku, dawno tutaj w... dawno tutaj w Arkendarze nie byłem. Także mogę tutaj zapomnieć wiele rzeczy. O, tam mamy szczura.
Coś tu jeszcze mamy, tam jakąś świątynię chyba, czy nie? A dobra, myślałem. Tak, mam jakąś jaskinię tam. I to jest chyba opuszczona kopalnia, o której mówił właśnie Skip. Dobra, weźmiemy sobie te rośliny, które nas interesują. O Jezu, zabiłem szczura. Pustynny szczur, wytrzymały skurczysyn jest. 75 punktów doświadczenia, dobra. Oczywiście mięso bierzemy. W ogóle tego dużo mięsa tak naprawdę olałem w Korinis, bo nie wiedziałem, że będzie mi potrzebne. No tutaj proszę bardzo. Mięso kolejne. Co to jest? Jakaś jaskinia. To jest jaskinia z teleportem. Dokładnie tak. Ale on nie jest aktywny. Chyba, że był aktywny, czy musimy mieć kamienie ogniskujące, tak? Czy nie? W sumie już nie pamiętam, ale chyba tak, kamień ogniskujący. I to się, te portale musieliśmy uaktywnić w świątyni tam blisko magów wody. Tak mi się przynajmniej, tak pamiętam, tyle pamiętam. Oczywiście zacinki, cudownie. O, i są brzytwy. Brzytwy są naprawdę skurczysyny. Nie wiem, czy to jest mocniejsze od zębaczów, zębaczów, nie wiem. Jak to odmienić, ale zobaczymy. No, powiem wam szczerze, że jest to kurestwo strasznie mocne. Musimy to naprawdę ładnie zbugować. No dobra, nie żyje. Ale widzieliście, jakie problemy miałem z tym kurestwem? Niesamowite. Dobra, tam mamy tą jaskinię. Miejmy nadzieję, że to jest jaskinia, o której mówił właśnie Skip. Co tu jest? Węgiel? O, jakieś pierdołki, super. I kolejne mięcho. Dobra, ja się wyleczę, ludziska, tutaj. No niestety musimy sobie radzić jakoś tymi, kurde, miksturami. Tymi esencjami. Nie mam nic innego, niestety. Dobra, ja się jeszcze wyleczę tym mięsem. Dobra. Zapiszemy sobie grę i ruszamy do tej kopalni. Miejmy nadzieję, że to jest ta kopalnia, o której mówił Skip, że będziemy mogli tutaj wykopać tą pierdółkę ważną dla tego typa. O, to my polne. To są polne pełzacze, czy zwykłe pełzacze? O, zwykłe, dobra, super. Z tym akurat mogę walczyć. Dobra, świetnie. O Jezu, kolejne zacinki, ja pierdolę, ale mnie to wnerwia naprawdę, tych zacinek jest coraz więcej. Ale nie wiem naprawdę, o co chodzi, nie wiem, jak je tutaj zniwelować. Mięso kopacza, w ogóle nie wiem, po co te mięso kopacza zbieram, to mi się w ogóle nie przyda do niczego, przynajmniej na razie, żadnych miksturek nie można z tego zrobić. Ale okej. O, tam po Jezu, to jest wojownik. Dobra, zobaczymy, czy uda mi się go zabić, tak mieczorem. Tak na sucho, o Jezus, nie da rady. Nie da rady, ja uciekam stąd. What the... Ja pierdziele, ale mi wyrąbał. Run, bitches, run. Miejmy nadzieję, że na jednego strzała... O Boże, nie tutaj. Miejmy nadzieję, że na jednego strzała z głosu strażnika padnie. Boże, i teraz straciłem sporo tutaj... Sporo życia, dlatego ja sobie wczytam lepiej grę. Bo te mikstury naprawdę trzeba tutaj oszczędzać. Nie ma co. Dobra, wczytujemy grę i sobie zjemy jakąś roślinkę. Nie! Tak, goni mnie teraz to kurestwo, musimy uciekać. No dalej, wracaj się! To mnie jeszcze goni, ja pierdzielę. Dobra. Potrzebuję manę, O Jezus! Ja się przestraszyłem! Jakiś kąsacz. No w sumie nie jest to takie mocne. Ale mnie to kurestwo wystraszyło, ja pierdzielę. O, stary, nie strasznie. Dobra. Mięso, super, szkoda, że żadnych tutaj pazurów nie ma. Będziemy mogli to później sprzedać, no ale... Okej. Gdzie tu mamy? Właśnie, ognista pokrzywa. Dobra, bierzemy. I postaram się zabić tego wojowniczka za pomocą naszej runy. Miejmy nadzieję, że padnie na jednego strzała. Ta runa jest naprawdę mocna. Znaczy, ja stwory ulegają. Zobaczymy, jak to działa na... O Jezus, na dwa strzały to mamy. Boże. To te cieniostwory są aż takie mocne. Bez jaj. Uciekamy. Run. Ale połowę HP mu zabrałem, tak? Równą połowę.
Chyba tak, okej. Ja sobie wezmę teraz esencję leczniczą. Dobra. I postaramy się tego teraz zabić. Jeżeli nie pójdzie, no to najwyżej go jeszcze dobijemy za pomocą drogi wojny, za pomocą tej runy. Chociaż ta runa jest słaba.